zdaniu ona była taką stuprocentową damą w zachowaniu, tym właśnie, że nie pokazuje się emocji na zewnątrz, ale także w wyglądzie, w stylizacjach, jak to się teraz modnie mówi, prawda? Tak, absolutnie. Znaczy nie wyobrażam ją sobie w jakimś niedbałym stroju, czy w, na przykład ja jej nigdy nie widziałam w bamboszach, czy w jakiś... papuciach, czy jak to się nazywa, po prostu mam w uszach stukot jej obcasików po prostu. Ona żyła w takim bardzo innym rytmem, zupełnie niewspółczesnym. I ja pamiętam takie, że kiedyś byłam w Krakowie i miałam się z nią umówić. Ona otworzyła notes. To nie był notes, który jest jedna kartka na jeden dzień, tylko to był taki notesik, co jest po lewej stronie pół tygodnia, po drugiej pół. I zobaczyłam kątem oka, że jest coś zapisane w czwartek. I Wisława powiedziała, w tym tygodniu nie mogę, bo mam zajęcia. Ale ona nie udawała przede mną, że każdego dnia ma 7 punktów i absolutnie w związku z tym nie, tylko to było jej tempo. Miała wyjście w czwartek i w związku z tym nie mogła się spotkać ani we wtorek, ani w środę, ani w tenże czwartek, a w piątek i sobotę musiała chyba dochodzić do siebie po tym. Ponieważ my przyjeżdżałyśmy do niej przez parę tygodni pierwszym pociągiem, czyli wyjeżdżałyśmy o 6, byłyśmy raczej bez śniadania, to jakieś dość dziwne rzeczy nam serwowała na śniadanie, jakieś, nie mówię, że z garmażerii, ale a raz się zacukała, że nic nie ma i położyła banany i koniak. Tak. Piękne robiła tylko dla Miłosza, muszę powiedzieć uczciwie. Przede wszystkim dusiła wspaniałą wołowinę i robiła niewiarygodnie precyzyjnie kaszę gryczaną. Mówiła, wieszcz przyjdzie, wspinam się na palce.